Zalane piwnice i nocne akcje ratunkowe. Tak wygląda rzeczywistość mieszkańców ulicy Gilarskiej na Zaciszu. A wszystko przez niedrożne studzienki. Mieszkańcy domagają się interwencji od dzielnicy, a ta chce na razie tylko, nie chce na razie rozmawiać, bo jak przyznają urzędnicy, kompleksowych rozwiązań problemu na razie nie ma. Dlaczego? O tym Jakub Bryliński. Kiedy najmłodsi korzystają z roków zimy, tu na Zaciszu mieszkańcy już zaczynają się niepokoić. Dla nich śnieg oznacza duże kłopoty. Tak samo jak przy deszczach, roztopi się śnieg i będziemy mieć bardzo dużą kałużę, która będzie od fantazyjnej do końca właściwie tego płotu i przyjeżdżające samochody wlewają nam wodę do garaży. W wakacje ulewne deszcze notorycznie zalewały posesje, dlatego nadchodzące roztopy już budzą niepokój. Tej nocy się nie kładę spać, tylko ten przyrząd cały wyciągam i węże łączę, pompę podłączam. Buty zakładam i cały czas uczęszczam i wodę zbieram. W takie akcje zaangażowane są całe rodziny. Bierzemy taki znak ostrzegawczy, stawiamy tutaj na środku ulicy, na tej podstawie, bardzo ciężkiej zresztą. I samochody przynajmniej zwalniają i omijają tą przeszkodę, boją się, że może jest jakaś wyrwa. Mieszkańcy ulicy apelowali do urzędników, bezskutecznie. Podobno taki nasz los. Mamy się z tym pogodzić, tak to jest ustawione i w razie zalania mamy dzwonić do straży pożarnej, żeby odpompowywała wodę. To jest jedyna odpowiedź. Do władz dzielnicy apelują też opozycyjni radni Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj dochodzi jeszcze kwestia budowy nowego bazarku, który będzie przeniesiony z ulicy Trockiej. I ten problem na pewno się jeszcze powiększy, bo powstaną parkingi i ta woda będzie spływała do ulicy Gilarskiej. Władze dzielnicy chcą teraz porozmawiać z mieszkańcami, choć same przyznają, że gotowych rozwiązań problemu nie ma. W obecnej sytuacji sądzę, że mogłyby to być raczej rozwiązania doraźne, bo strukturalne już trwałe związane z odwodnieniem całego tego rejonu to widziałbym raczej przy okazji budowy ulicy Nowotrockiej. Tyle, że ta nie znajduje się w planach finansowych ratusza nawet do 2040 roku.